Zgodnie z sugestią mojego widza z Piłsudskiego pojadę w prawo ulicę Tworzeń w kierunku Strzemieszyc. Sygnalizator kierunkowy, czyli mój tor jazdy, nie przecina się z innymi uczestnikami ruchu. No i pierwsze przejazd przez torowisko tramwajowe, tragedia. Jest on tak zniszczony, że tutaj przejazd samochodem osobowym to jest, no można sobie to auto uszkodzić. Tutaj prędkość 5 na godzinę, to myślę, że jest prędkość ogromna do tego, aby przez ten przejazd przejechać. Mam nadzieję, że w tym roku, skoro ma ruszyć remont torowisk na terenie Dąbrowy, że także ten przejazd tutaj, że zostanie on naprawiony. Liczyłem na to, że wraz z budową ronda coś się tutaj poprawi. Niestety ta inwestycja jak na razie upadła. Natomiast druga kwestia, o czym właśnie widz pisał, stan tutaj nawierzchni tej drogi. Jest on fatalny, to fakt. Natomiast biorąc pod uwagę, jak są miejsca, gdzie są drogi w naszym kraju zniszczone, to oceniłbym ją tak na w skali szkolnej od jedynki, to powiedzmy 2 z plusem maksymalnie. Dostateczne to nie jest. Natomiast na pewno są drogi dużo, dużo bardziej zniszczone. Na co tutaj warto zwrócić uwagę? Na całym odcinku obowiązuje nas zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie do 40 km na godzinę. Nawet tam w początkowej części ulicy Tworzeń mijaliśmy taki radarek, jeżeli zwróciliście na to uwagę, po lewej stronie on był, pokazywał naszą aktualną prędkość. Co do jeszcze tutaj stanu jakości tej drogi, no myślę, że na pewno troszkę tutaj powinna też poczuć się w odpowiedzialności huta. No tutaj jeżdżą naprawdę ładunki przecież. To na tej stronie jest jedna z bram towarowych huty. No szkoda, że zakłady przemysłowe, które w naszym kraju działają, które często, bardzo często mają ogromne zniżki, są, można powiedzieć, są mega uprzywilejowanymi firmami na rynku w naszym kraju. I szkoda, że one nie poczuwają się do tej odpowiedzialności. Mają ogromne zwolnienia z podatków, ale żeby coś dać od siebie, niewiele. Czasami coś tutaj jest zgrywane, powiedzmy na początku, gdy zakłady dopiero powstają, to zdarza się, że czasami dadzą coś od siebie. Podsumowując, przejazd tramwajowy przy samym skrzyżowaniu Piłsudskiego Tworzeń, tragedia. Jak na mój gust, to powinno być zamknięte i na już. W dalszej części nawierzchnia, mimo wszystko jeździłem w Polsce po gorszych drogach.